ukradli mnie! Łapać złodzieja! Ejże, nie dotykaj mnie! Kurwa, gdzie on był? Taki odstęp jest kurwa dobry. O, wątło wyglądasz. Nieświeże mięso zeżarłeś. Debalans. Groźny z ciebie jegomość. Panie miłościwy, daj chociaż koronę. Jak mi nie dasz, to moja chora matka umrze z głodu. Dostaniesz pieniądze. Pod warunkiem, że powiesz mi, gdzie jest zgniły Gaj. Nic nie wiem. Zabieraj swoje pieniądze. Ja nic nie wiem. Odejdź! O, wątło wyglądasz. Nieświeże mięso zeżarłeś. A tu spadł. Kuzwaj taki jak jakiś. Co? A czy otrzymamy jakieś restytucje za stracone inwestycje w Temerii? Oj, nie sądzę. Bo on przekazał mu. Aha. A no, zresztą jest ten znacznik. Kurwa, i tak się bawić będą. Widzisz, mi teraz nie z kapturem. Żeby mi tylko nie znikł. Piękny, co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Widziałeś jakieś czarodziejki? Co, tamten wyglądał jak ten, jak Joker. Lol. Ja pierdzielę. Spierdolę. Spierdolę. Słuchaj, to nie wszystko. Podobno to wcale nie jego zura. Nie, wieczny ogień. Jeszcze go widzę. Szczać mi się chce. Szczać mi się chce. Cały czas idzie prosto. Jakby do cyrku złapać ludziom pokazywać. Mam nadzieję, że jakoś tego nie zjebie, że będę musiał jeszcze raz tak iść. Dzień dobry. Otwierać. A ty kto i czego tu chcesz? Zwiedzam sobie miasto. Ciekawi mnie, co jest za tą bramą. Mój szwagier też był ciekawy. Będzie piąty rok, jak gnije w ziemi. Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia,
dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Nie znam hasła. W takim razie płać. Kurwa. Dobra, chuj. Trzymaj pieniądze. Wchodź. Pewnie ten dziadek mógł znać hasło, co mi zaczepił, nie? W moim schowku będzie bezpieczny. Jakbym mu dał te 20. Niezwykłem rozstawać się z moimi mieczami. W takim razie ja będę musiał się rozstać z tobą. Żegnaj. Kurwa. Otwierać. Stary znajomy. Tylko najpierw musisz zostawić broń. W moim schowku będzie bezpieczna. Pech. Dobrze, tylko pilnuj jej. Nie ma obawy. Będzie na ciebie czekała. Odbierzesz ją po spotkaniu z królem. Aha. Super. No i gdzie mam iść? O! Co ci dolega? Widzę na jedno. Jaki to interes? Pyk. Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów. A magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt? Witaj, Triss. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz, Wiedźminie. Kurwa, teraz czy coś dobrze wybiorę, miksera nie ma, nie? Mówisz tak, jakbyś miał do mnie sprawę. Kto wie? W dzisiejszych czasach ktoś, kto nosi dwa miecze i umie zrobić z nich użytek, może być bardzo potrzebny. Mogłeś posłać po mnie jakiegoś pachołka. A mogłem, ale chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz. Czy jesteś tylko sprawny, czy również sprytny? Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. A może powinieneś zostać miejskim rajcą? Żartujesz? Rada miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. A, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa. Ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły gaj, ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta, bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa? Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Co tam słychać? Co tam słychać?
Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Trismerigold będzie pracowała dla nowigradzkiego półświatka... Pół roku temu Trismerigold roz... Kurwa! Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawa. Pewnie niedługo tu wrócę. A ty zamiast się przymilać, oddaj mojemu przyjacielowi broń. A pewnie, że oddam. Powiedziałem, że oddam, to oddam. Masz tu swoje klamoty. Dzięki. Uważaj na siebie, pani. Nowigrad to nie jest już miasto dla ciebie. No, bardzo ładny strój, bardzo ładny. No i przerwało to, co... Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. A no, z DLC, z DLC. Ładnie wygląda, ładnie wygląda. Właśnie, bo nie wiem jak w oryginale wygląda. Ale chuj, ładnie wygląda ten DLC. Skaranie boskie z tymi dzieciakami. Jak już miałem wszystko naraz, to po co? I witam Grzesia. Co ciebie sprowadza tu? Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy Żurawia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Stójcie, słyszycie? Przyszli po nas. Kurwa, nie wiem, czy dobrze robię. Zacząłem mu napływać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Zrywałem mu paznokcie, miażdżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łasko. Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kupkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Smart. Kurwa, podoba mi się ten wiedźmin. Pyk. Let's go. Okej. Okay. Come on. O. Magia. Tego. Tutaj powinno być wyjście. Zresztą gdyby nie było Smart, by nas tu nie skierował. Chciałem powiedzieć. Musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Hej, Lucas, będę teraz pisze. Ukryte przejście. O kurwa. Gdzie on jest? O jest tutaj. Leżą tutaj? To jest szukać siła. Przecież jestem. Czekaj, to jest inaczej. Może zrobić się zjawić między pisaniem. Fajnie, bo się zjawia. W ten sposób, wiesz, żeby uniknąć jakiegoś napotek z niej. Nie wiem. Widzę, że on coś jest w stanie. Oczywiście, no to gdzie uniknąć tego, żeby ten... gdzie uniknąć tego, żeby czasem zbyt się nie zagalopować, żeby nie było się zjebało i Jennifer już, wiesz, mówię, musi być zjeb. No tego, dlatego. Gdzie właśnie jeszcze nie wiem, się podoba, ale... No, nie, no, lubię żonę włosy. Chociaż to też spoko, bo przecież nie podoba. Triss. Ale z wyglądu Jennifer mi się podobała. Nowigrad był kiedyś wolnym miastem, nie tylko z nazwy. Tylko coś widzę, że... Dlatego po masakrze w Lockmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Widzę, że ta Yennefer jakaś taka... Chcieli, się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynny. Sukowata jest. Nowigrad leży na pieniądzach.
A do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Dlatego likwidują magów, konfiskują ich majątki. W następnej kolejności wykończą nie ludzi. Elfy mieszkają w slumsach, ale krasnoludy mają wiele do powiedzenia w finansach tego... W slumsach? No kurwa! Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Menge cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu, płyniesz za mną? Co oni to zrobili? Dzięki, może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Jest coś pod wodą? A, i tak szukać muszę, dobra. O, tam coś jest. Fajnie, spoko. To w jakim to mniej więcej momencie? Trzeba uważać z Triss. What is this? Coś jeszcze tu gdzieś widziałem. A to już. To już chuj. Ale kurde, fajna woda taka. Taka biała, ten przezroczysta. Aż sam by w takiej popływał. A niby ścieki do takiej wylewali. Po zakończeniu misji w Nowigradzie chodzi mi o prowadzenie wraz z Triss czarodziejów z miasta. Nastanie moment, kiedy Triss postanowi wypłynąć. Czy nie mogę jej powiedzieć, żeby została? Okej, dzięki wielkie. Kurwa. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Dlaczego Triss jest... Kurwa. Widzę, że no nie. Jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo. Triss jest jakaś taka miła. Ale na amnezję, owszem. Zyskałem Yennefer mi się podoba. Dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. A Triss z kolei jest kurwa za miła. Za ja? Fajna tak. Kurwa, co nie jest? Nie uważałem. A jeszcze zobaczę. Kuzwa ta myszka. Fajnie, że nie mogę biegać. Gdzie jest mój drugi miecz? Co to jest kurwa za siekiera jakaś zjebana? Co jest kurwa? O, fajna... Nie no, spoko. Co to mi kurwa wymieniło? Zjebane. Z jakimiś gównami chodziłem. A pierdziele. Ale wstyd. Krasnoludki brzeszczot. Brzeszczotem pojechałem. A jeszcze sprawdzę? Tak, za dużo rzeczy mam. Ale galoty. O, tam jest kupiec. Poczekaj chwilę. Do kupca pójdę. Może nie zepsuję to. Do kupca chcę. Gdzie jest kupiec? O, a niech cię gęś kopnie. O, jest. Zapraszam. Ale nie, dobra, wystarczy. Ważne, że coś sprzedałem. Bywaj. No, czyli dobrze, że mi się Yennefer podoba. O, w końcu normalnie się idzie.